negocjator na miejscu. Powtarzam, negocjator jest na miejscu. Rozpoczyna się przeto pierwszy odcinek Zagrajmy w Detroit Become Human, a ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczmy, co tu przed nami stoi. Nic kompletnie nie wiem o tej grze, ale bardzo chciałem w nią zagrać. Klęknij. Błagam, uratuj moją córeczkę. Okej. Okay. Nie. Wysyłacie androida? Proszę pani. Nie możecie, iść. Nie możecie mi tego zrobić! Czemu? Czemu nie wyślecie człowieka? Jaki masz do mnie problem? Zobaczmy. Chuj mnie to obchodzi. Moi ludzie ogarną to w sekundę. Dajcie rozkaz. Kurwa. Ja pierdolę, nie wierzę. Okej. Gra troszkę w stylu Heavy Raina, nie? Tak na pierwszy rzut oka. Porozmawiaj z kapitanem Allenem. Okej. Przecież już tu byłem. Kapitan Allen? Jestem Connor. Android przysłany przez CyberLife. Strzela do wszystkiego, co się rusza. Już mignął i zdjął dwóch moich ludzi. Możemy go rozwalić, ale stoi przy samej krawędzi. Jeśli zleci, to mała też. Wstrząs emocjonalny. Przeżył ostatnio jakiś emocjonalny wstrząs? Nie mam pojęcia. Albo co? Potrzebuję informacji, żeby działać efektywnie. Imię defekta? Jak on się nazywa? Słuchaj, liczy się tylko uratowanie dzieciaka. Więc albo ogarniesz tego jebanego androida, albo ja się za to wezmę. Aha. Okej. Okay. Spróbuj zrozumieć, co się wydarzyło. Ocal zakładnika za wszelką cenę. Chodźmy. Przyjrzyj się ofiarom. Okej, okay, coś było. Rana postrzałowa. Phillips, John. Rana postrzałowa. I rana postrzałowa. Spoko. Rekonstrukcja. Przytrzymać, okej. Aha. Co mam tu zrobić? Przewinia, by poszukać nowej poszlaki. Ojciec coś trzymał. Okej, okay, rekonstrukcja ukończona. Wyjdźmy z tego. Tablet, tak? Odblokuj. Twoje zamówienie na Androida AP700 zostało zarejestrowane. CyberLife
Super. Szansa powodzenia na prostą, okej. O, mogę analizować tutaj. Funkcjonariusz policji był pierwszy na miejscu. Rana postrzałowa. Descartes Anthony. Osad po wystrzale. Stywninian ołowiu, siarczek antymonu, tylko jeden strzał. Robimy rekonstrukcję, nie? Zakładnik był świadkiem strzelaniny. Policjant postrzelił defekta. Okej. Rekonstrukcja. No nie, nie, to już nam niepotrzebne. Ach, muszę ją przeprowadzić, okej. A bo coś jeszcze będziemy mieli. Broń zlokalizowana. Okej. Wezmę tę broń. Android to nie powinien pudłować, nie? Okej, chodźmy dalej. Na co my czekamy? Powinniśmy go zdjąć i tyle. Świeża niebieska krew. Model defekta PL600. Spoko. Wychodzimy. Oh. Odsuń się! Jeszcze jeden krok i skoczę! Nie, proszę, nie, nie! Imię? Nazywam się Connor. A ty jak? Przedstawisz mi się? Daniel! No tak, takie imię mi nadali. Stój tam! Spoko, spoko. Okej. Nie zrobi ci krzywdy. Chcę porozmawiać i znaleźć jakieś wyjście. Co? Nie chcę rozmawiać. Na to już za późno, słyszysz? Za późno. Masz broń? Tak. Mam pistolet. Rzuć go! Okej. Okay. Bez gwałtownych ruchów, bo strzel! Proszę? Odłożyłem! To sytuacja bez wyjścia. Twoje wykroczenia są zbyt poważne. Teraz liczy się tylko, czy odbierzesz kolejne niewinne życie. Nic tu nie wskurasz! Teraz ja rozdaję karty. Jeśli zginę, ona też umrze! Chłopie, uspokój się. W ten sposób nigdy nie zostaniesz prawdziwym chłopcem. Słuchaj, wiem, że to nie twoja wina. Emocje, które tobą targają, to tylko błędy oprogramowania. Nie, to nie była moja wina. Nie chciałem tego. Kochałem ich. Słyszysz? Ale byłem dla nich niczym, niewolnikiem od spełniania poleceń. Spokojnie, spokojnie. Nic ci nie jest, Emma? Proszę, pomóż mi! Nie chcę umierać, nie chcę umierać! Nikt tu dziś nie umrze.
Zachowaj spokój. Wszystko się dobrze skończy. Okej. Nie mogę już znieść tego hałasu. Każ swoim odwołać helikopter. Zgoda. Posłuchaj, na każdym dachu są snajperzy. Puść zakładniczkę, nie masz innego wyjścia. Wszyscy mają stąd zniknąć. A ja chcę samochód. Odjadę i wypuszczę małą za miastem. Kompromis. To niemożliwe, Danielu. Wypuść dziecko, a obiecuję, że nic ci się nie stanie. Nie chcę umierać. Spokój. Nie umrzesz, Danielu. Tylko porozmawiamy. Nic ci się nie stanie. Masz moje słowo. Okej. Wierzę ci. Spoko. Jest nasz pierwszy wielki sukces. Oto schemat rozdziału. Możesz tu zobaczyć dokonane przez siebie wybory, jeszcze nieodkryte wersje wydarzeń oraz odblokowane możliwości. Każdy punkt zwrotny daje ci punkty, które możesz wydać w sekcji dodatki. Ze względu na charakter gry, część punktów zwrotnych i zakończeń nie będzie się zaliczać do ukończenia schematu. No tak, jasne. No było tu kilka możliwości. Okej. Zobaczmy, co będzie dalej. To dosyć filmowa gra będzie, nie? Cyberlife Incorporated. Do najwyższej światowej klasy pomoc domowa. Gotuje 10 tysięcy różnych potraw. Chodź, Zoe, idziemy. 200 języków i dialektów. I pomaga dzieciom w lekcjach od podstawówki aż do uniwersytetu. Wow! Skarbie, wygląda świetnie. Czyli teraz jestem eksponatem sklepowym. To ile on właściwie kosztuje? W tej chwili mamy specjalną promocję na całą linię. $7,999 z możliwością spłaty w 48. W cenę wliczona jest dwuletnia gwarancja na części. Okej. W nocy włącza tryb monitoringu i wzywa odpowiednie służby w razie włamania albo wykrycia. Cześć. Jest odrobinę droższy, ale ma wiele dodatkowych funkcji. Proszę za mną. Odrobinę droższy i wiele funkcji. Gość działa mi na nerwy. No i jest. Nie było łatwo przywrócić go do stanu używalności. Naprawdę mocno szybko się oberwał. Co mu się właściwie stało? Wpadł pod auto. Głupi wypadek. A, rozumiem. Tak czy siak, jest już całkiem na chodzie. Przeszedł tylko reset. Musieliśmy wymazać mu pamięć. O. To chyba nie problem. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Nazwał go pan? Ja nie, córka. AX-400. Zarejestruj imię. Kara. Mam na imię Kara. Dla mnie bomba. No tak, to Quantic Dreams. Wiele wyjaśnia, nie? Detroit.
No pogadaj ze mną trochę, no. Dziadu ponury. Ciekaw jestem, który to jest rok przedstawiony tutaj w grze. Na początku było, nie? Okej. Okay. Ciekawe, czy doświadczymy tutaj ksenofobii na własnej skórze. Przekonajmy się. Na własnej skórze to też mocno na wyrost powiedziane, nie? W przypadku androidów. Bardzo przeskakujemy między postaciami na razie, ale prawdopodobnie te wątki się wszystkie zazębią na koniec, jak to bywa w przypadku Quantic Dreams, nie? Mamy zielone. Ciśnij R2, aby użyć GPS-a. Iść do sklepu z farbami Bellini. Tak zrobię. Dawaj, chłopie, wymiatasz. Szukamy sklepu Bellini. Jameson Carter. DG Groceries, Herman Bank. O! Odbierz zamówienie numer 847 w sklepie z farbami Bellini. O! Wrong way. Cofamy się. To jest tu w zaułku na pewno. Sklep z farbami jest w innym kierunku. Bellini 5 jest. Wbijamy się. O! Kurde! Jak w Cupheadzie z samouczkiem, nie? Już tutaj odpadniemy. Identyfikacja zakończona. Rewela. Zamówienie numer 847 6399. O kurde. Potwierdzić płatność. Trochę drogawo. Potwierdzam płatność. Transakcja zakończona. Mamy to. Dziękuję, coś tego, nie? No wygląda na to, że nie. Okej, mogę zmieniać kamerę, to ważne. Tego brakowało w Heavy Rain. Jedź autobusem do domu. Spoko, tam jest przystanek. Ach, tutaj, tak? Temporary parking, to nie. Idziemy na przystanek. Zaciął się chłop.
jest nasz autobus, tak? Nie. Przystanek autobusowy jest w innym kierunku. Tam. No jest nasz autobus, teraz widzę. Poczekajcie na mnie. No, czyli jest tu jakaś rebelia przeciwko androidom. Okej. Okay. Wsiadamy. Jak myślicie, będzie tak wyglądać Detroit za 14 lat? Odcienie koloru. Markus pojechał autobusem. No i fajnie, fantastycznie. Kogo teraz poznamy? Tu jest Kara. O, taki typowy obrazek dla Detroit, nie? Teraz widać, gdzie jesteśmy. Chodźmy do środka, ale... Coś czuję, że to nie będzie miła wizyta. Idziesz? Jasne. Nie było cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona do kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! O, tu jesteś. To jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpiel i tak dalej. No, nieźle. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. No, nie mówcie, że będę sprzątać u Todda w domu. A jednak. Czyli co, prawdziwe obowiązki kobiety, tak? Oczywiście żartuję. Uporządkuj. TV Star. Włóż śmieci do kosza. Okej. Tak. Może. Zależy czego chcesz. Posprzątaj stolik. Może tutaj. Będzie na jutro. Okej. Tam gdzie jesteś, wiesz, wiesz. Co? Ale chlew, co? Posprzątaj w kuchni. Tu, na blacie. Lecimy z tymi worami.
do kubła. Bomba. Co jest kurwa? Co jeszcze mamy do zrobienia? Zdaj Todowi raport. Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań zawracać dupę. Okej. Przestań zasłaniać do cholery! Przepraszam, Todd. To już się nie powtórzy. Co to było? Okej. Odmowa. Debet na karcie. Odmowa kredytu. Taki przyjemniak. Posprzątaj w pokoju Todda. Okej, spoko. Dobra, odkładamy to. Mamy pokój do posprzątania, nie? Ścielimy wyro. Okej, Alice poszła do pokoju. Co tu jest jeszcze do zrobienia? Posprzątaj bałagan, przewietrz pomieszczenie. Przewietrz. Spoko. A gdzie jest jeszcze bałagan? Jeszcze nie, tak? Może tu w szafie. Nie. Wiadomości sportowe. Na początek. Tu wszystko gra. O, tutaj jeszcze. Niezły syf jest. Okej. Idziemy do Alice. Uważaj. Posprzątaj w łazience. Posprzątaj w toalecie. Tu łazienka pewnie. Tak jest. Już bez przesady, że nie mogli włożyć do kosza prania. Butelki. Jeszcze zmyj podłogę. Tu jest mop. O.
spoko. A co się stało z mamą tej Alice? Hej. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie 2 minutki. Co ty na to, Alice? Alicja w Krainie Czarów. No tak. Bawi się pluszaczkiem. Jest bardzo zamknięta, nie? Tutaj jest jakaś ciężka patola w tym domu. Na bank. Zamknięte. Chyba lubisz czytać, co? Nie twoja sprawa. Przewietrz. O, nie to. To co, smyku, pogadamy czy nie? Droga ucieczki. Okej. Przyjaźnie. Na pewno się lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Jakie masz zainteresowania? Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Skąd imię Kara? Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara. Fajne imię. Jakie wybrałaś? Wydajesz się cicha. Jesteś bardzo cicha. Chyba się mnie nie boisz. No weź. No. Okej, jest kluczyk do tej pozytywki. To ogarnijmy to sobie teraz. Jeszcze tu coś było chyba. Nie, to lampka. Ojeny no, tak niegramotnie przez tą książkę przechodzi. Otwieramy. Treasure. Okej. Aha. Lepiej to zamknij. Gdzie jest Alice? Lustro. Zejdziemy na dół, zobaczymy co się stanie. Jaka reakcja Toda? Co ty robisz? Ja się bawię. Bawisz się. Głos ma jak klocuch trochę, nie? Co
ma roboty, dupa, a nie ojciec? Może myślisz, że się w ogóle nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, ktoś zawsze przylezie i mi to spierdoli! Oho. Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną. Gardzisz mną, prawda? Namów! Gardzisz mną! Boże, co ja wyprawiam? Przepraszam, skąd przepraszam. Przepraszam. Wiesz, że cię kocham, prawda? Wiesz, że cię kocham. Tajemnice. Zdobyto trofeum. Ukończono sprzątanie. No super. A tu nasz Markus, tak? Dojechał do swojego punktu B. A dla kogo te farby i po co? To dowiemy się dopiero w następnym odcinku, a tymczasem ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska.